Cześć moi drodzy, z tej strony Kaśry, witam was serdecznie w kolejnym filmie Zrasta. Moi kochani, dzisiaj gramy sobie na moim serwerze Rustykalny. Cała nazwa i IP będzie oczywiście znajdowała się w opisie, tak więc tam was kieruję, jeżeli byście chcieli zagrać. Jest to serwer Vanilla, serwer solo, czyli gramy tutaj tylko samemu, nie można się łączyć. Zwykła Vanilka, czyli PvP, dozwolone, rajdowanie, tym podobne rzeczy. Tak więc serdecznie zapraszam, dzisiaj mamy aktualnie czwartek i jest wipe. Dosłownie chwila po wipe'ie zaczynamy naszą przygodę. Wymyśliłem taki plan, że zbudujemy się tutaj, na największej górze w okolicy i jak najszybciej spróbuję odblokować spadochron, żeby z tej góry zrobić wielką wieżę i skakać na różne części mapy. Mam nadzieję, że uda mi się dolecieć mniej więcej na kosmodrom. Wiem, że wielu z was to interesuje, dlatego od razu powiem, na serwerze jest aktualnie około 50 graczy. I myślę, że ta liczba będzie powoli sobie z wipe'a na wipe wzrastała, ponieważ no, serwer wystartował kilka dni temu. Jeszcze do końca nie zdążyłem go zareklamować. Tak więc obstawiam, że za jakiś czas będzie tutaj około setka osób takiej stałej populacji. Jeżeli to się utrzyma, to uznam, że serwer odniósł sukces. Nie chcę z tego serwera zrobić jakiegoś molocha, gdzie będzie grało 200-300 osób, ponieważ jest to serwer tylko polski, nie europejski. I chcę tutaj z wami się integrować, poznawać was i dzięki temu wy też możecie poznać bliżej mnie. Tak więc raz jeszcze serdecznie zapraszam. Kamyczek. Jest już drugi krzaczek, jeszcze jeden, nie będę mógł śpiwu rozrobić. Ale najpierw zajmę się tą skałą. Zrobimy sobie narzędzia i połupiemy trochę drzewa, żeby zbudować bazę. Dobra, lekko ponad 200 wystarczy, robię sobie siekierę i kilof od razu. O, fuck, wilk. Dobra, na niego. O nie, to się skończy źle. Cholera, 28 HP mu zostało. No to jeszcze raz. Biedny Kasiorku, błędy nowicjusza. Najpierw robi się plan budowy z pierwszych kawałków drewna. I wtedy żaden zwierzaczek ci nie dorwie. Ajajaj. Oj, ktoś tam biega na naszej górze, zobaczcie, w lewym górnym rogu. Oby się tam nie zbudował. O, leży. W różowych majteczkach. Dobra, gdzie mój topór? No nie ma. Dobra, musimy zrobić nowy. O nie, ktoś ma tutaj bazę obok. Przy wiosce rybackiej. Dobra, to my wejdziemy sobie jeszcze wyżej. Na samysieńką górę. O, i zbudujemy się dokładnie tutaj. No. No i dobra, na razie postawiłem coś takiego, idziemy sobie pozbierać trochę więcej surowców. Jeszcze tu dachu brakuje, no i myślę, czy tutaj bunkier wstawić właśnie, zrobić, czy po prostu zwykłe wyjście. Jeszcze się zastanawiam. Idę teraz tutaj na drogę, muszę zdobyć trochę beczek. Zdobędziemy jakieś rzeczy na przeróbkę, żebym mógł sobie w końcu zrobić śpiwór. Bo tak latać jako gołodupiec, zaraz się zrespie gdzieś indziej i będzie problem. Ale z tego co widzę, to tutaj beczki są wszystkie rozłupane. A to ktoś się buduje. Tego miejsca za bardzo jeszcze nie znam, więc dobrze, że się przy nim zbudowaliśmy. Będę mógł je poznać. Uuu, jak miło, pierwsza skrzynka i rewolwerek. Ale jestem zadowolony. Okej, mamy włóczki, mamy plandekę, więc zaraz to przerobię wszystko. Tylko jeszcze gdzieś tu skrzynię widziałem i nie pamiętam gdzie. O, na górze siedzi. Tu można autkiem podjechać i sobie przypisać do siebie. Na serwerze dla lekkiego uprzyjemnienia gry dodane są recyklery na wioskach rybackich i jest przyspieszone recyklerowanie o 0,5%, znaczy o 50%. Naprawdę uprzyjemnia to rozgrywkę. No to widzę, że jest recykler, jakbyśmy się... Znaczy stół do badań, jakbyśmy się zebrali 75 złomo, to bym mógł się tego nauczyć. Och, cholera, gościu.
Strzelaj. Już ci się skończyło, ammo? No prawie. No tu jest zejście, patrzcie, skrzyneczka się respi. Ale ładne to miejsce jest. Dobra, wiem, że tutaj da się jakoś wejść, ale nie jestem pewien jak. Co, mam po tej linii wskoczyć? No nie żartujcie sobie. Dobra, próbuję. Najwyżej umrę. O, kuźwa, działa. Okej. Okay. To mi się jeszcze bardziej podoba. Tylko na debeka niestety trzeba 125 skrapa, z tego co kojarzę. Średnia bateria, ja cię kręcę. Tu jest drabinka, można zejść na te kontenery, jeżeli nie spadnę. Co, gdzie ja tędy dojdę? I tu kolejna drabina, można zejść na dół, okej. Okay. Dobra, skoczę tam i uleczę się bandażami. Ja myślałem, że można coś znaleźć fajnego. Dobra, mamy 146 skrapa. Nauczymy się debeka. No i pięknie. O, udało mi się wejść do tej skrzyneczki. Zbierasz deszczówki też, spoko. O kurde, ktoś do nas wali. O kurwa! Ale banie dostałem. Ja cię kręcę. Uciekamy. Ja pierniczę. Ale trafił skubany. Widział nas? No, ciekaw jestem, czy za nami płynie, czy sobie odpuścił. Oho, tu ktoś biegnie. Dzień dobry. O cholera. Dzień dobry. Okej, dobrze, że mamy w pobliżu bezpieczną strefę, to można sobie przybiec, przerobić co nieco i wrócić do domku. Weźmy od razu misję na dostanie wędki, bo będę potrzebował jedzenia. No, tu może być jedzonko. To nie jest jedzonko. Okej, zdejmuję drzwi i wstawiam metalowe. Mam nadzieję, że ten zbieracz deszczówki da się później podnieść, bo postawię go na razie gdzieś tutaj. I niech sobie już zbiera. Uciekamy. Nie dorwiesz nas. Łobuzie. O, mój rewolwer. O cholera, tam też ktoś jest. Nie wierzę. No ciekaw jestem, czy łazi tam dalej przy moim domku, czy już sobie odpuścił. Postawiłbym skrzynkę z lokiem, ale mam tylko jedną. Zobaczymy. Łazi dalej. No ty niedobry. Zebrałem dwa drzewa i jestem na niego gotowy. O, ale jego już nie ma. A moja skrzyneczka stoi. Okej, postawiłem drugie drzwi i czuję się bezpieczny. A nie, bo to jest patyków. Teraz czuję się bezpieczny. Moja misja na teraz to jest przynieść jeszcze 4 paliwa, czy 5 paliwa? 4 paliwa i będziemy mogli zrobić piecyk. Wtedy przepalę sobie metal, będziemy mogli zrobić stół pierwszego poziomu. Pomysł bunkra jednak odpada, znudził mi się trochę, więc zbuduję normalny domek, w którym będzie chciało mi się mieszkać. Och, cholera! Czekamy tu na niego? Cholera, wpadłem w dziurę. Nie mogę stąd wyskoczyć, bo mnie usłyszy. Tutaj gdzieś chodzi. O kurde. O ty! Ile mu HP zostało? 2 dzidy i 3 razy skillofa? Minkan. Trzeba to odnieść zaraz, ale nie mam za bardzo teraz jak. Więc idę po prostu po wędkę, weźmiemy sobie tą misję od rybaka, skończymy i połowie w nocy rybki. Akurat ten gość się... O kurwa! Zmęczy. Dobra, udało się zrespić teraz obok, bo mój śpiworek niestety nie był w stanie. A jeszcze 2 minuty i tak nie mogę tam wbiec. No dobra, poczekamy. Słabo jest to zrobione wreszcie, że jak biłem się
przed śmiercią jakby, to po śmierci nawet nie mogę wejść do strefy chronionej. Ten czas powinien automatycznie się resetować. O, zmienimy sobie akurat strój. Teraz będę w takim ładnym zielonym latał. Mam nadzieję, że nie widać mnie w nocy. Okej, już można wbiec. Gdzieś to tutaj jest. Tylko nie wiem gdzie. Niestety noc tutaj jest krótka. Trwa 10 minut, czyli w sumie tyle, ile na większości serwerów. Ale nie zdążyłem sobie już połowić. Ale jak już mam wędkę, to chwilę można sobie połowić, czemu nie? No i co, zerwało? Ale słabo. Jest mały pstrąg. Spróbujmy na niego coś złowić fajnego. Ale ciągnie. Ciaduwa zerwała się jak nie ciągnąłem. Niemożliwe. Okej. Na początek tyle mi wystarczy, na pierwszą, powiedzmy, noc, wracamy. Dzień dobry. O, żonę spotkaliśmy. Cześć, żono. Nie do ciebie macham. Pa! O, ktoś tam na górze skałki zbiera. Mam nadzieję, że nie blisko mojej bazy, ja tylko chcę tam wbiec i odłożyć rzeczy. Jest, udało się. Okej, mamy paliwo. Mamy kabin, jeszcze tylko drewno muszę dozbierać, ale najpierw sobie ugotujemy tutaj w kociołku. Rybkę pyszną, zdrową. Miam, 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 pyszna rybka. No i jest piecyk, dobra. Idę przynieść tylko trochę metalu, poprzepalamy. Znaczy puszczę, żeby się przepalało i pójdę pozbierać jakieś beczki. Więcej skałek i może pójdę się, przejdę na placówkę, żeby kupić wiertło. Dobra, mam trochę drewna, trochę kamienia. Ale metalu zapomniałem, cholera. Nasz sąsiad cholernik niestety wyzbierał nam wszystkie skałki metalu. Nie ma tutaj kompletnie nic. Tam na dole mieszka ten dziad, lewy górny róg, teraz patrzcie. Bzzzt. Nie, różowy jednak bardziej mi pasuje. Kamieni, kamieni, kamieni. Kamieni jest sporo, tylko nie szukamy tego. O, tam jest dużo. O, cholera. Strzela do mnie jakiś cholernik znowu. Chyba ten sam skubaniec, no. A jeszcze zbiorę tu troszkę. Nie dogonisz mnie! Pod skałkami w bezpieczną strefę. Okej, udało mi się wrócić do bazy i przepalić wszystko w piecu, tak więc mamy prawie 500 metalu. Mogę sobie w tym momencie zrobić stół pierwszego poziomu. Dobra, teraz musimy trochę klota znaleźć, czyli pewnie przerobić jakieś komponenty, bo nie mam kompletnie nawet na łuk, na ubrania, na nic, więc idziemy. Tylko w tym czasie fajnie, jakby się w piecu przepalał jakiś metal, więc jeszcze po to wskoczę. Mam tutaj na serwerze nauczoną jedną rzecz dosłownie. Nie, przepraszam, trzy rzeczy. Czyli młotek, siekierę i drabinę, bo już wcześniej zacząłem nagrywać, ale na poprzednim wipe i stwierdziłem, że nagram wam po prostu od nowa. Tak więc te trzy rzeczy już mamy, no i plus ten debek, którego odkryliśmy. Więc teraz stwórzmy sobie tą siekierkę i pójdę na beczki. Najpierw zobaczymy, czy na placówce górniczej coś może jest. Może się okaże, że w nocy nikt tutaj tego nie zebrał, ale... to się za chwilkę okaże, a później pójdziemy drogą na terminal. No niestety pusto, żadnej skrzyneczki. No ładnie. Albo wiecie co, pójdziemy w stronę złomowiska, może to jest lepszy kierunek. Gdybym miał paliwo, to byśmy sobie tu skrapa pozbierali, ale niestety na razie nie znalazłem tu żadnej beczki po drodze. Tu też skrzynek nie ma, o tutaj jest jedna w końcu. I kolejna skrzyneczka. Okej, wszystkich lin nie przerabiam, zostawiłem sobie trochę, żeby mieć na kuszę. I kolejne dwie beczki z olejem napędowym. Wracam do domu odłożyć to, co udało mi się znaleźć. Myślałem, że ktoś biegnie, a to kura. No, płynie stateczek, ale to dla nas jeszcze za wcześnie. Idę sobie połowić trochę rybek. Zrobiłem jakieś lepsze bronie. I muszę coś zjeść. No to łowimy. O, jakaś mocna rybka. Dobra, mamy 10 kawałków surowej ryby, można tym łowić. To ma 5 punktów przynęty, ale najpierw 10 punktów przynęty dwoma małymi pstrągami. Może złomimy... kogo? Rekina. Spróbujmy. O, ciągnie jak nie wiem. O, cholera. O, ja cię sunę. To na pewno rekin. Tylko żeby się nie zerwał, nie chcę go na siłę wyciągać.
Jest. Oho, kolejny. No nie da się go wyciągnąć. Cholernik mały. No nie, to był pstrąg. Jeszcze raz. Łosoś. Dobra, patroszymy łososia. I patroszymy rekina. No. Tyle kawałków łososia, a raczej ryby, to rozumiem. I dodatkowo tłuszcz. Pięknie. Wiecie co, bo ja się boję z taką ilością HP wracać do bazy, więc zrobimy myk, że ja się tu zabiję, pojawię obok i wrócę po swoje rzeczy, bo w bezpiecznych strefach nie można przez pół godziny albo przez godzinę mnie zlutować mojego ciała. Ale leży biedny. Dzień dobry, co tam wyrzucasz, ja chcę. Co masz dla mnie? O, fajne, biorę. Ha, i mamy Thompsonika. Goście pozbywał się śmieci po powrocie z Ilyriga. Ciekawe. No dobra, czas chyba wrócić do bazy z tym, co mam. Kogoś tam słychać. Ale mam za dużo itemu, żeby się z nim bić. Ale piękny wschód słońca. Albo zachód. Okej, prawie 300 skrapa, jeszcze troszkę i będzie stół drugiego poziomu. Tylko chyba najpierw nauczę się tego Thompsona. Thompsonik jest, jeszcze amunicja i nie zostanie w ogóle skrapa. Nawet brakło dwóch na rewolwer. Okej, przyniesiemy jeszcze troszkę drewna i wrzucę do pieców, tak na zapas do szafy i pójdziemy sobie na anteny z zieloną kartą i spróbujemy zyskać niebieską. Ale tu jest skałek. Przy okazji, jak uda mi się ze 150 skrapa po drodze zebrać, to pójdę na placówkę i kupimy wiertarę. Albo jeszcze dokończę sobie w międzyczasie budowanie tej części bazy. Coś tam się dzieje. Idziemy zobaczyć. Leży. I mamy rewolwer. Pięknie. Okej. Na razie to wygląda w ten sposób. Na górę sobie zablokowałem wejście tymi drzwiami, ale nie potrzebuję na razie tam wchodzić, więc postawiłem po prostu tutaj trzy skrzyneczki, takie beczki. Tu mamy komponenty, narzędzia, broń i ubrania, a tutaj inne. Jak odblokuję sobie garażówki, to będzie można to wejście zrobić już użytkowe. Dobra, wychodzimy ponownie. A, karty zapomniałem. Karta, bezpiecznik. Idziemy. O, biega tam ktoś znowu. Idę jeszcze raz. O, strzela z łuku. Ty mała, ty spryciulo. Nie no, dobra. To moja żona, ona tu mieszka, więc jej to oddam, bo... A szkoda. Ale odważyła się, wyszła na mnie. Skubana. Dobrze, mamy go. Kto to do mnie strzelał? Daj. U, gwoździereczkę miał. Dobra, ostatni raz odnoszę i idziemy na te anteny w końcu. Dużo się dzieje, podoba mi się. Okej, idziemy. Prosto na anteny teraz. Uuu, tu nam się ktoś zbudował. Niedobrze, coraz więcej sąsiadów. No i mamy na cały samochodzik rewelacja. Teraz tylko znaleźć autko jakieś po drodze. Bluza. 30, 30, 25. Jest dobrze. Tam się komuś baza już rozpadła? Co chodzi? O kuźwa, satchel.
Dobra, szybko na antenę i wracamy. Tam jest samochód jakiś. No nie, mocniejszy silnik. Nie mamy tyle części. Kusza, ciekawe, ale nie biorę, bo nie mam miejsca kompletnie już na to. Kurde, kolejny debek. Ale farcik ostatnio. Włączamy. Wkładamy bezpiecznik. I wchodzi mi karcioszko. Dropper, dobrze. Drabinę akurat umiem. Jeszcze niebieską kartę za coś. No i spadamy. Oho, gość na koniu jedzie. Chyba nas widział nawet. Pojechał dalej. Ta. Jest samochodzik. Tylko żeby mi tu nie nawrócił zaraz tym koniem. Pyk. Paliwko. Jedziemy. Nie wiem, czy ja takim złomkiem podjadę tam do siebie na górę. Tu silnik jest w fatalnym stanie. O matko, to ledwo jedzie. Dawaj, dawaj, samochodziku. No i dobra. Zaraz go naprawimy, będzie jak nówka. 442 skrapa, pięknie. Okej, tu sobie położyłem rzeczy, których chciałbym się nauczyć. A teraz naprawimy autko i założymy na niego kołodloka. Do bagażniczka. Młotek z kilkoma materiałami, żeby naprawić w razie czego, i 125 skrapa na kołdloka. Wezmę jeszcze tylko paliwo i jedziemy. Nic tu nie widać, trzeba elektrycznie zrobić. No i teraz to ma kopa. Dobra, w sumie bliżej mamy na terminal promu, więc tam się udam. Oj, pod górę jednak i tak słabo jedzie. Trzeba mu te lepsze części włożyć. Jak już tu jesteśmy, to sobie pozbieram trochę. Kolejny rewolwer. Tu do metra można zejść, ale to może jeszcze nie dzisiaj. Brama. Wolałbym zwykłą palisadę, ale niech będzie. Tu najgorszy skok. Upsa. Zielona, uwaga. 5 rurek tylko. A kto tu sobie leży? Steku białas, z tabletkami, no ładny. Teraz tędy zejść, żeby się nie zabić. Gdzieś tu jest drabina, ale gdzie? Przeróbkę i wracam do domku. Dzień dobry, moi kochani. Drugi dzień po wipe. Baza przetrwała, bardzo mnie to cieszy. Wczoraj jeszcze przed wyjściem postawiłem sobie w końcu 102. Dodałem kilka drzwi. Tutaj mamy trzy beczki. A po wejściu na górę stół jedynka i trzy piecyki. Muszę właśnie z nich wszystko wyjąć i włożyć kolejne rzeczy do przepalania. Na dzisiaj plan jest taki, żeby odblokować ten spadochron. Zrobić wielką wieżę. Do tego wybudować garaż dla naszego pięknego autka. Jezus, ile skałek. Tak więc odblokować jeszcze ten fajny kill-off, najlepszy. Albo kupić wiertarkę do tego wszystkiego. No i może jeżeli się uda, jeżeli się wyrobię, to jeszcze ogrodzić to drewnianymi palisadami. A może kamiennymi murami, zobaczymy. Dobra, wziąłem trochę kamienia, podejdziemy sobie teraz z tymi oto rzeczami tutaj tak na zapas w razie czego. Zostawiam trochę rzeczy, jakbyśmy, nie wiem, zginęli, byli blisko samochodu, to podbiegam tylko i wyjmuję sobie broń. A podjedziemy sobie z tym kamieniem na outpost, żeby kupić drewno, bo nie chce mi się go kompletnie zbierać. No i dojechaliśmy. Pięknie, zaraz sobie przehandlujemy co trzeba i wrócimy do domu. Na tym serwerze outpost jest połączony z Bandit Campem, dlatego tutaj troszkę się to różni. Wszystkie sklepy z Bandit Campa przeniesione są również tutaj. Tak samo jak koło do kręcenia i inne rzeczy. Zrobiliśmy tak, żeby więcej monumentów zmieściło się na mapie. Dobra, 3300 kamienia. Na sprzedaż to jest limit. Więcej się nie da na raz kupić. W sensie sprzedać. Bo teraz jest już brak na stanie tego drewna, ale za chwilkę to znowu się odświeża. No i jeszcze teraz można dokupić 2000.
Mamy również takie krzesełka, żeby nikt was nie mógł przesunąć, jeżeli przerabiacie coś w recyklerze. Cześć, cześć. No i teraz wyglądamy elegancko. Odkładam wszystko do swojego samochodu i idziemy się jeszcze przejść kawałeczek. Uuu, kilofik. Uuu, hełm i strój antyradiacyjny, pięknie. Ile paliwa? 49 paliwa zostało, włożyłem 70 coś. No to tak, nie zjadę jakoś dużo. Okej, włożymy sobie teraz wszędzie drewno i pójdę jeszcze pozbierać skałki. Odpalimy pieca, żeby się tutaj przepalało wszystko. I będzie można pójść pozbierać skrapa na wiertary i na odblokowanie spadochronu. A jak będę miał spadochron, to zaczniemy latać już po całej mapie. Ciekawe, czy uda się doskoczyć na kosmo. Dobra, ostatnia skałka i wracam do bazy. Zebrałem wszystko dookoła. Dobra, postawiłem beczkę, żeby tu móc magazynować takie na przykład drewno i rzeczy do przepalenia. Plus to, co się przepali. No i szafa pełna, nie ma co z tym robić. No dobra, potrzebuję teraz bardzo, ale to bardzo dużo skrapa na odblokowanie spadochronu. To po pierwsze, po drugie na garażówki, po trzecie na piec elektryczny i wszystkie tutaj te rzeczy z pierwszego stołu. No i przydałoby się też mieć mur i rafinerię, ale to już chyba od kogoś kupię po prostu. Może tak samo uda się wyhaczyć garażówki i piec elektryczny gdzieś. Paliwko do środka i jedziemy na złomowisko. Jakbym miał spadochron, to bym sobie zeskoczył. Nie, jednak tym razem pójdziemy na piechotę. Nie chcę mi się zjeżdżać z tej góry, znowu na drogę już szybciej przejdziemy tak na pieszo. Uuu, ktoś tu łazi, bo nie ma skrzyneczki. No to siup, wsiadamy. Pierwszy. 238 skrapa. O cholera, ktoś tu do mnie strzela. A ty dziadu. Z noktowizorem 300 skrapa nam zabrał. Ale byłem pewien, że przez to koparkę nie da się strzelać. No, jednak się da. Poszedłbym tam jeszcze raz, ale on ma noktowizor, więc nie bardzo coś zdziałam chyba. Okej, jedziemy troszkę pohandlować, moi drodzy. Potrzebuję kupić garażówki, piec elektryczny i mur kamienny. Niosę gościowi materiały, żeby mi to stworzył i dam mu za to olej i kilka zębatek jeszcze chciał. No, tylko mam nadzieję, że wystarczy nam paliwa, bo mamy tutaj tylko 48. W drogę! Kurwa mać! Zawał dostałem. Jesus, gdzie ja wjechałem? Muszę tam jakoś zjechać w dół, ale tak, żeby się nie zabić. Dobra, próbujemy tędy. Hopa! O nie! Dobra, jest okej, żyjemy. Zrobię taką próbę i wezmę jedną beczkę paliwa, bo widzę, że tutaj na kopalni siarki nikogo nie ma. Nie ma żadnej bazy, kompletnie nic. Gdzie to się tutaj zbiornik na paliwo? Uruchom. Ile tam paliwa zostało? 19, trzeba będzie poprosić jeszcze o paliwo na drogę. Dobra, jesteśmy. Hejho. Gdzie ty jesteś, Kasior? Dziękuję bardzo. Interesy z panem to przyjemność. Noże. Okej, mamy wszystko. Jadę zobaczyć, czy siarka dalej się kopie. O, nie kopie się. 1000 siary? Z jednej beczki? Ojej, to ja na poprzednim serwerze grałem. Ukradłem komuś z tej koparki 10 tysięcy siarki i myślałem, że to z jakichś dwóch beczek. Jesteśmy w outpoście. Ja mam tutaj te wszystkie rzeczy do nauczenia się. Pobiegam po okolicy i pozbieram beczki, żeby zbierać skrapa na nauczenie się tych wszystkich rzeczy. Nauczę się ich tutaj na miejscu, żeby już stąd nie wyjeżdżać. Wiedzieliście, że łopatę da się wyjąć na outpoście? Można nią rozwalać normalnie znaki. Myślałem, że tylko kamieniem się da. Udało mi się zebrać 182 skrapa plus trochę sprzętu, więc idę to wszystko przerobić i zobaczymy, ile ostatecznie wyszło. Przeszedłem całą tą drogę aż do Sološa bazy i z powrotem. Gdybyście się martwili, że wasz samochód jest otwarty, to nie martwcie się tym, to jest zamknięte, tylko ten kolorek się buguje. Tutaj patrzcie, jeżeli jest na czerwono, to znaczy, że jest zamknięty. I teraz wychodzicie i widzicie, odbugował się. Wiecie co, tak na zapas za dwie beczki oleju napędowego kupię sobie 85 high quality metalu.
Oj, kusi ten młot pneumatyczny. No i wszystko przerobione, mamy 338 skrapa. Weźmy stąd piec, garażówki. Panel to czerwony, ten czerwony przełącznik i na razie tyle, bo na mur kamienny potrzeba 500 skrapa, więc z tym i tak musimy wrócić. O, nasz dron przyleciał. Dobra, tu po 75 to od razu się uczę jednego i drugiego. Tu sobie kupimy jednego Thompsona jeszcze za 500 siarki. No i wezmę tą wiertarę jedną. Zostało nam 18 skrapa. Dzień dobry. Witam Kasiora. Jestem wielkim fanem Kasior. Cieszy mnie to bardzo. To możemy zbić piąteczkę. Możemy zbić piąteczkę, Kasior, racja. Oh yeah, tak jest. Na razie. No i dobra, to są rzeczy, jakie udało mi się zdobyć. Czekam jeszcze na Thompsona, aż przyleci dronem i wracamy do domu. Jakby co, tutaj nad tym sklepikiem, jak sobie wejdziecie, to jest reszta sklepów z Bandit Campa. A tutaj można kupować helikoptery. Tu mamy jednorękiego bandytę, stół do pokera i kolejne stanowisko do kupowania samolotów. A w tym miejscu jest wasza ukochana ruletka. Czas wracać. Sukces, dojechaliśmy. No, i w końcu mamy prąd, moi drodzy. Akurat w baterii było troszeczkę prądu naładowanego, 97 punkcików chyba tak standardowo jest, więc mogłem sobie przetestować, jak te światła działają. I działają chyba bardzo fajnie, zobaczcie, tu jest jedna lampka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i to wszystko. A tu jest przełącznik. Jak nauczę się paneli słonecznych, to podłączymy je sobie na górze, a potem zmienimy na wiatrak. I tu wstawiamy nasze pierwsze garażówki. No i pięknie,